powóz zajechał, podano do stołu, że... Ja tak dużo z tego nie rozumiem. Ja skończyłam już. To mogę już iść? Jestem lekarzem. Otóż pacjent osowiecki to osobowość wrażliwa, jak to często bywa u artystów, żeby nie powiedzieć nadwrażliwa, ze skłonnością do paranoi lub konfabulacji. Mój mąż to jest lekarzem. No, on jest bardzo mądry. Taki powiedziałabym intelektualista. Znaczy racjonalista, rzekłabym nawet. No, ojejku. I on to nie bardzo wierzy w te zjawiska duchowe. Tak paranormalnie to on jest jednak kompletnie nieczuły. Jestem kobietą czułą, wrażliwą i empatyczną. Kocham mojego męża, chcę go wspierać. Nie chcę, żeby w naszym domu mieszkała Elwira. To jest kompletna wariatka! Ja się nie boję. Ja się niczego nie boję! Ja się nie boję! Ja się nie boję! Madame Arkady uważa się za wspaniałe medium, ale moim zdaniem to jest zwykła hosztaplerka. A ta, co tu wcześniej była, Elwirka, to musi sobie zdać sprawę, że jej nie ma. Nie istnieje. Nie ma takiej możliwości. Duchy nie istnieją. Chyba. Ze mną zawsze dobrze się bawił. W ogóle to uważam, że to małżeństwo będzie anulowane, bo wiadomo, wróciłam ja, jego pierwsza żona. Nie znam się na przepisach, ale będzie ze mną. Wituś? Prawda, Witold? A ta pani ładna, to jest proszę jako doktorowa Koziłowa. Ona jest najbardziej wrażliwa na mój ewidentny talent spirytystyczny. Ale nawet ona, a co dopiero ja, nie mogłyśmy przewidzieć, co wydarzy się w domu tym.